muzyczny prezent pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu dla pana Henryka Mandrysza z okazji urodzin. Z tym miejscem pan Henryk zawsze był związany. To się zaczęło w Domu Kultury właśnie. To wtedy była nie Dom Kultury, tylko to była cechownia kopalni Gujdo, tak się nazywało. I tu obchodził swoje 80. urodziny. Panie Henryku, dziś wyjątkowy dzień dla pana, 80. urodziny. Tak, 80 lat minęło jak jeden dzień. I to jest prawda. Jak się pracuje, jak się obcuje z ludźmi, to tak szybko leci. Te 80 lat upłynęło panu chyba w tym, co pan kocha robić, czyli w muzyce. Jak najbardziej. I to mnie trzyma przy zdrowiu, przy życiu. Bo jeżeli człowiek robi to, co jest jego wymarzoną pracą, że tak powiem, no to wtedy się i dobrze czuje i wszystko gra. Człowiek orkiestra, niesamowity meloman, pasjonata, ale też człowiek o wielkim sercu, który wychował wiele pokoleń muzyków dętych, można tak powiedzieć, i no na tym nie poprzestaje, bo cały czas te nowe pokolenia tu przychodzą do nas i grają na tej naszej scenie, czego dowodem był tegoroczny koncert noworoczny. Cieszymy się, że mamy taką osobę w naszym zespole i cieszymy się, że orkiestra jest u nas od tylu lat. Wnoszą w każdy wtorek tutaj piękną muzykę do naszego wnętrza. A co? Panu Henrykowi myślę, że kolejnych lat przede wszystkim siły i zdrowia, żeby udźwignąć tak dużą orkiestrę i żeby ta pasja po prostu w nim dalej kwitła, bo zaraża nas wszystkich codziennie i wszystkiego dobrego na kolejne lata. Jestem zachwycony jego postacią, jego sposobem bycia, jego sposobem odnoszenia się do ludzi, tworzenia tej wspólnoty orkiestry górniczej właściwie, bo taką ona w dalszym ciągu pozostaje. Niesamowity, niezwykły poziom muzyczny, ale także właśnie ten osobowy, który prezentuje sobą pan Henryk. Jestem naprawdę pełen podziwu dla niego. A pasterki, które przeżywamy razem w kaplicy świętej Barbary, 170 metrów pod ziemią, to są szczególnie ważne chwile i za to też jestem panu Henrykowi zawsze ogromnie wdzięczny. Kiedyś orkiestr zdętych było w Zabrzu mnóstwo, została nam jedna, no i cieszymy się, że Henryk cały czas trwa na posterunku, mimo tego, że czas upływa, po Henryku tego absolutnie nie widać, no ale cieszymy się, że jest i od czasu do czasu możemy delektować się fantastyczną muzyką i delektować się tym, że cały czas tradycje górnicze w Zabrzu są żywe. Tutaj ważniejsze są nie życzenia dla Henryka, tylko ważniejsze są życzenia dla nas wszystkich. Życzmy sobie, żeby Henryk był jak najdłużej w dobrym zdrowiu i dalej cieszył nas tym, co robi. Jego znam od bardzo dawna, bo on był zawsze kapelmistrzem, zawsze dyrygował naszą orkiestrą, zawsze byliśmy z niego dumni i z niego, i z jego orkiestry. A ja tu mam taki osobisty do niego sentyment, bo w tejże orkiestrze ponad 20 lat temu do jego orkiestry należał nasz najmłodszy syn Marek Trębacz. Jako taki brzdąc 10-letni ze szkoły muzycznej już grał w orkiestrze. Pan Heniek jest taki bardzo jednoznaczny, prostolinijny i pewnego dnia powiedział: słuchaj, no twój synek gra na trąbce, dawaj go sam do orkiestry. I od tego czasu Marek do dzisiaj jest w orkiestrze górniczej, ma mundur orkiestry górniczej, z czego jest dumny. Życzyłem mu tak: Heniek, żyj no co najmniej 100 lat, w zdrowiu, w szczęściu i żebyś do końca kierował tą orkiestrą. Podczas urodzin pan Henryk otrzymał także album z różnymi zdjęciami, które uchwyciły wyjątkowe wspomnienia nie tylko dla samego jubilata, ale i dla historii całego miasta.